w 1988 roku wydawało się, że sytuacja jakoś powoli zmierza do polubownego zakończenia. I naturalną rzeczą było, że gdy nadszedł 11 listopada 1988 roku, to była zorganizowana msza w katedrze. Wydawało się, że już sytuacja się normalizuje i po mszy, gdy była próba przejścia pochodu w kierunku centrum miasta, okazało się, że katedra jest otoczona dużymi siłami milicji i służb bezpieczeństwa i nie, wszelkie próby jakiegoś takiego spokojnego przejścia nie przyniosły, były uniemożliwione. Mało tego, służba bezpieczeństwa brutalnie pobiła studentów. Zrobił się z tego wielki skandal, jako że do tego stopnia, że nawet przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji udał się na uniwersytet. No i tam mniej więcej konkluzja jego wypowiedzi była taka, mniej więcej, co znalazło odbicie chyba w jakimś czy w Trybunie Robotniczej chyba, że jakoby studenci prawie że sami się pobili. No więc widać było, że ten beton komunistyczny nadal funkcjonuje doskonale, a sprawa właściwie niczym się takim konkretnym nie zakończyła, ale wzburzyła opinię publiczną w ogromnym stopniu. No i to chyba tak w skrócie tyle można, znaczy trzeba było powiedzieć, że odwieziono niektóre osoby do szpitala, tam jedna dziewczyna, już nie pamiętam nazwiska, miała, stwierdzono chyba wstrząs mózgu, więc to nie była taka akcja blokująca, że służba bezpieczeństwa czy milicja blokuje możliwość przejścia, tylko normalnie rzucili się z pięściami brutalnie po prostu, w taki typowy sposób, jaki znaliśmy z minionych lat. Organizowali głodówkę w katedrze, bo zrobił się skandal, nie należało tego, nie można było tego odpuścić tak, że właśnie nic się nie stało. Gdyby to były dzisiejsze czasy, to może ktoś z dobrym PR-em by wytłumaczył, że nic się nie stało, ale wtedy wiarygodność tamtych funkcjonariuszy była żadna i wiadomo, że się stało, że była brutalna akcja. No i ta głodówka po jakimś czasie się zakończyła, nie pamiętam jak długo trwała. Z górnikami to w ogóle była taka trudna sytuacja, bo to byli ludzie dobrze zarabiający pieniądze i w tym momencie jedyni żywiciele rodzin i w momencie, gdy zostali pozbawieni wynagrodzeń, to komitet, znaczy taką osobą, która zajęła się górnikami, wypłatami, był Zbigniew Romaszewski i on właśnie poprzez swoje działania doprowadził do tego, że dla tych wielu górników przez 3 miesiące wypłacano pełne pensje. To było bardzo ważne, dlatego że pozwalało to przetrwać tym rodzinom, ale również w związku z górnikami była bardzo podjęta taka silna akcja, żeby ze strony arcybiskupa Bednoża, żeby jednak przywrócić do pracy, i tu władze ustąpiły, zostali do pracy przywróceni.